Jest niebezpiecznie. Władze Krakowa podjęły decyzję smog w Krakowie. W środę darmowa komunikacja miejska. W związku z prognozowanym smogiem w środę w Krakowie będzie obowiązywała bezpłatna komunikacja miejska, poinformował magistrat. Będzie to pierwszy w 2020 roku dzień darmowej komunikacji miejskiej z powodu smogu, zaznacza rzecznik krakowskiego MPK Marek Gancarczyk. W 2019 rok. W związku z zanieczyszczeniami powietrza w mieście dwa razy, w styczniu, wprowadzany był bezpłatny transport zbiorowy. We wtorek Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Krakowa ogłosiło, że ze względu na przekroczenie średniego poziomu zanieczyszczenia powietrza dla pyłu PM10 wprowadza darmową komunikację w środę od godzina 00.00 do godzina 24.00. Usługa obowiązuje na obszarze gminy miejskiej Kraków oraz w gminach sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia o wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego. Jakie stężenie pyłów PM10? Jak podał Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMW, w środę istnieje możliwość przekroczenia średniego dobowego stężenia pyłów PM10 50 gm6 na znacznym obszarze miasta. Informacje o jakości powietrza można śledzić na bieżąco na stronie internetowej WIOŚ lub na smartfonach za pomocą aplikacji Powietrze Kraków. Osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza, m.in. dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, seniorzy, chorzy na astmę albo z alergiami skóry i oczu, powinny unikać długotrwałego przebywania, w tym aktywności fizycznej, na otwartej przestrzeni.